Dzień dobry, moi widzowie. Przygotowuję dla Was kolejny film instruktażowy. Będzie to również film poświęcony programowi Scratch. W tym filmie chciałbym pokazać Wam, w jaki sposób będziemy wykorzystywali zmienne i listy i do czego tak naprawdę będą one potrzebne. Przygotowałem dla Was jedno krótkie ćwiczenie, w którym pojawią nam się dwie osoby. Jak widzicie, przygotowałem sobie już część ćwiczenia na początku. Przygotowałem sobie tło, wstawiłem sobie dwie osoby, odpowiednio je ponazywałem. To będzie Ania. Ania pomyśli sobie liczbę od 1 do 100, a to jest Piotr i zadanie Piotra odgadnąć tą liczbę. Tak? Ania będzie mu udzielała tylko i wyłącznie najistotniejszych wskazówek, czyli ta liczba, którą podaje, jest za mała, za duża, czy też jest w sam raz. Dobrze, zabieramy się za pracę. Jak widzicie, ja pracuję znowu w Scratchu w wersji przeglądarkowej. Na razie jest nam łatwiej pracować zdalnie, pracować online. Przypominam, jeśli ktoś w dalszym ciągu u siebie w Scratchu widzi język inny niż polski, tutaj ma kulę ziemską, rozwinie sobie menu i wybierze sobie taki język, który będzie dla niego najłatwiejszy. No, dla mnie najłatwiejszy w tej chwili to jest język polski. Dobra? Zatem zabieramy się za pracę. W naszym programie jako pierwsza wystartuje Ania. U Ani pojawi się takie oto zdarzenie, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę. Mam nadzieję, że bloki są dosyć duże. Jak co, to będziemy je powiększać. Dobrze. Ania niech wylosuje sobie tą liczbę od 1 do 100. Wezmę to sobie z wyrażeń. Świetnie, poprawiłem, tylko jak widzicie, te dwa bloki nie bardzo mogą się ze sobą połączyć. No tutaj potrzebna będzie nam zmienna, która będzie to losowanie przechowywała, tak? Zatem idziemy sobie do sekcji zmienne. Tu mam jakąś moją zmienną, komputer już jedną zmienną ma stworzoną. Mnie ona totalnie nie interesuje, tak? Ja sobie stworzę nową zmienną, którą nazwałbym zgadywana liczba. OK, muszę pamiętać o tym, żeby ta zmienna była dla wszystkich duszków. Dobra. A tą ewentualnie usunę, żeby mi się tutaj nic nie myliło. Nie? Zatem biorę sobie pierwszy z brzegu bloczek, ustaw zgadywana liczba na 0. Tak, jak widać, jest dobrze, zgadywana liczba to 0. A teraz dodajemy do tego losowanie. Uruchamiam skrypt, proszę zobaczyć. Za każdym razem, jak uruchamiam skrypt, losowana jest inna liczba. Świetnie. Komunikaty typu cześć, jestem Ania, wybrałam liczbę od 1 do 100 i tak dalej, i tak dalej. Zrobimy sobie na samym końcu. Na razie taka czysta teoria, tak? Czyli ona wylosowała tą liczbę, no i teraz będzie mówił Piotr. Piotr powinien odgadnąć, jaka to liczba. Tak, zatem idziemy sobie do Piotra, z tym, że jak go mamy wystartować? No przede wszystkim Piotr powinien otrzymać odpowiedni komunikat, że teraz jest jego kolej. Tak? Zatem Ania nada komunikat. On mi tutaj domyślnie podpowiada wiadomość 1, a ja zadam sobie tutaj w sobie komunikat, który będzie się nazywał pytam. Tak, bo ona się będzie pytała. OK. I dodatkowo dołożymy jeszcze tutaj sobie zatrzymaj ten skrypt. OK. On już jest zamknięty. Nic więcej do niego nie będę dorabiał. I nic się nie wydarzyło. No tak, bo co się miało wydarzyć? Został nadany komunikat, który oczywiście jest dla nas niewidoczny. Ale mogę zacząć już pracować jako Piotr. Piotr otrzyma odpowiednie zdarzenie. Będzie to, kiedy otrzymam pytam. Dobra? U niego to powinno wyglądać w następujący sposób. Już momencik, mi tutaj kursor troszeczkę ucieka. Chwila przerwy. Dobra, no dalej, tu jesteś. Zadam sobie pytanie. Gdzie tu jest pytanie? Jest tutaj. OK, robimy tak. Czy twoja liczba to znak zapytania. Nie robimy znak zapytania. Zrobimy dwukropek, bo on jeszcze musi podać tą liczbę wprowadzoną przez nas z klawiatury. Dobra? Teraz tak. Powiemy to, co przechwyciła klawiatura, a klawiatura ma wpisaną tutaj odpowiedź właśnie w tym czujniku. Tak? Czyli kiedy on otrzyma ten komunikat, zapyta się o coś takiego.
zakończymy jego działanie, nadając odpowiedni komunikat i ten komunikat niech się nazywa odpowiadam. Odpowiadam. Świetnie. Oj, zmieniłem źle. Odpowiadam. Troszeczkę go tak brzydko nazwałem. Tutaj jeszcze raz. Odpowiadam. Okay. Odpowiadam. Dobra. Tamtego się później pozbędziemy. Dobra. Nadaję ten komunikat. Kończę pracę. Tutaj kończę pracę jako Piotr. Zatrzymuję ten skrypt. Dobra. Zatem przejdziemy się teraz do Ani, bo Ania będzie musiała powiedzieć, czy on dobrze odpowiedział, czy źle odpowiedział, a jeśli źle, to czy liczba znowu jest za mała, czy za duża. Słuchajcie, spróbujmy to przetestować. Zgadywana liczba to jest 55, czy twoja liczba to, zobaczcie, już mogę uzupełnić. Na przykład wpisałbym 67. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co ja w tej chwili wpiszę, bo i tak ona nic z tą liczbą sobie jeszcze nie zrobi. Ale ja mogę tutaj odpowiedzieć. Tak odpowiedziałem, że było to 67. U Ani natomiast powinienem teraz zrobić sobie tutaj, mój kursorek znowu gdzie jest, powinienem sobie zrobić teraz coś takiego, czyli powinienem otrzymać odpowiednie zdarzenie. Kiedy otrzymam komunikat odpowiadam, tam ze środka pojedziemy, no to muszę porównać sobie tą jego odpowiedź z tym, co tutaj ona sobie wymyśliła. Zatem zrobię to w ten sposób. Będę potrzebował klamerkę jeżeli, tak? Bo na razie robię tą łatwą część, czyli pokazuję, co, jak należy zaprogramować jej działanie, jeśli on odpowie dobrze, tak? Jeżeli odpowiedział dobrze, to coś tam. Zatem. Jeżeli tu weźmiemy sobie z czujników jego odpowiedź równa się, tu 50 tam jest niepotrzebne, wezmę sobie za to ze zmiennych zgadywaną liczbę, tak, czyli jeżeli odpowiedział dobrze, to wiadomo, damy mu coś tutaj, powiedz dobrze, może być wykrzyknik, świetnie. I teraz tak, ja tu będę dalej jeszcze budował w tym skrypcie, bloki będę dodawał, stąd też tutaj powinienem zatrzymać już go, nie? Czyli zatrzymam sobie ten skrypt, jeśli było dobrze, nie? Przetestujmy. Ona wymyśliła 59, ja odpowiadam, że było to 59. Dobrze, ok. Później schowam oczywiście tą zgadywaną liczbę i pokażę Wam, że faktycznie program działa i jest on dobrze zrobiony. Ok. Udało nam się zaprogramować, co ma się wydarzyć, jeśli odpowie dobrze, a teraz zaprogramujemy, co ma się wydarzyć, jeśli odpowie źle. Będzie mi potrzebna troszeczkę większa klamerka jeżeli, bo zobaczcie, to do złudzenia przypomina operator logiczny jeżeli z Excela, tak? Czyli tu miałbym test logiczny, tu miałbym wartość jeżeli prawda, tu miałbym wartość jeżeli fałsz. No i teraz jak ma brzmieć test logiczny? Test logiczny, czyli nierówne, jego odpowiedź, to co wprowadziłem z klawiatury, będzie nierówne zgadywanej liczbie. Nie? No to mogę mieć tak, jeśli nie będzie równe, to albo będzie większe, albo będzie mniejsze. Tak naprawdę w tym momencie nie ma znaczenia, który blok wybiorę. Muszę tylko pamiętać, jak będę ustawiał bloki. Czyli tym razem zbuduję sobie coś takiego. Jeżeli, to sobie zduplikujemy, odpowiedź jest, oj, stop, bo mi to zawsze tutaj startuje niepotrzebnie. Jeśli odpowiedź jest większa od zgadywanej liczby, to na razie nie patrzcie na to okno, bo za każdym razem jak duplikuję i wstawiam bloki, to on zaczyna uruchamiać ten konkretny skrypt, tak? Czyli jeżeli to, co ja powiedziałem, wpisem z klawiatury jest większe od zgadywanej liczby, to fajnie by było na przykład, o, to sobie tutaj zrobimy tak. Niech się pojawi komunikat za duża. Za duża wykrzyknik. Dobra, zduplikuję to od razu na boku sobie. Tą za dużą wstawiłbym tu, a tu napisałbym za mała. Świetnie. Dobra. No i teraz, moi drodzy, mógłbym to przetestować, ale powiem Wam tak.
Jeżeli odpowiem dobrze, to będzie dobrze. A jeśli odpowiem źle, to pojawi nam się tylko komunikat za duże i za mało. Tak, nie będę miał szansy jeszcze raz zgadywać. Czyli tak na dobrą sprawę to albo zgadnę za pierwszym razem, albo nie zgadnę wcale. Zobaczcie. Czy twoja liczba to? No załóżmy, jakbym powiedział 45, no to wiadomo, pojawi nam się komunikat dobrze. Nie? Jeszcze raz wystartuję, czy twoja liczba to? To teraz zobaczcie, jest 35, a ja wpisałbym 55. Nie? Za dużo. I koniec gry. Nie? Tu musielibyśmy coś jeszcze innego zrobić, nie? Czyli wezmę sobie to. Sprawdźmy tutaj, czy zadziała nam, jeżeli nadam komunikat pytam z powrotem. Chociaż w sumie to też mogło tutaj być. Dobra. Zatem, jeżeli dobrze to zrobiłem, to po komunikacie za duża albo za mała, on powinien znowu zacząć pytać, znaczy mówić, jaka to liczba. Nie? Sprawdźmy. 62. No to zróbmy tam, nie wiem, 80. Tak? Czyli powinien się pojawić komunikat za dużo. Jest dobrze. I zobaczcie, mam dalej prawo odpowiadać, tak? 90, zobaczcie, znowu jest za dużo. Weźmiemy sobie teraz coś małego, na przykład 4. Było dobrze, nie? Tak naprawdę, moi drodzy, jak wyłączę tą zmienną, zgadywana liczba, to po kilku turach ja zacznę się gubić, jakie tam były liczby i co ja na dobrą sprawę wpisywałem, co było za małe, co było za duże, tak? Do tego właśnie będę wykorzystywał, zobaczcie, listy. Na razie zatrzymam sobie ten mój skrypt. Stworzę nową listę. Jedna lista niech się nazywa liczby za małe. Oczywiście dla wszystkich duszków będzie dostępna. A druga lista liczby za duże. Ok, mam liczby za małe i liczby za duże. Zobaczcie, te listy stworzę sobie gdzieś tutaj, w tym miejscu. Tak. Mam nadzieję, że nawet uda mi się je ustawić na środku ekranu. Dobra. Są. Dobrze. Zatem, on będzie nam odpowiadał. Przestawię ich sobie tutaj troszeczkę wyżej. W momencie, kiedy Piotr będzie odpowiadał i powie za dużą liczbę, to powinna się pojawić na tej liście, a jak powie za małą liczbę, to powinna się pojawić na tej liście. Jak to zrobić? No zobaczcie, no tutaj mam coś takiego jak usuń, zmień. Gdzie tutaj mamy to? Dodaj. Dodaj obiekt do liczba za duża i będzie mi to potrzebne w dwóch egzemplarzach. Drugi egzemplarz będzie się nazywał dodaj obiekt do liczba za mała. Z tym, że jaki obiekt? No moi drodzy, ten tutaj wprowadzony z klawiatury, czyli odpowiedź pobrana z czujnika. Dobra. Teraz tak, gdzie to wstawić? Za duże mieliśmy tutaj, czyli tak, jak ona powie za duże, to ma się pojawić od razu na tej tutaj części, a jak powie za mała, to ma się pojawić na liście za mała. Dobra, przetestujemy i zobaczcie, tu jakaś czwórka nam się świeci, nie wiadomo skąd ona się wzięła. Naprawimy ten błąd od razu, mianowicie na samym początku weźmiemy sobie tutaj usuń wszystko. Tak, usuń wszystko, to mi będzie potrzebne. Oczywiście dwa razy. Jedno z nich niech się nazywa usuń wszystko za duże, usuń wszystko za małe. Na samym początku, dobra. Mam dwa skrypty w miarę widoczne, dobra. Stop. Start. Dobra, czy twoja liczba to? No, wpisałbym załóżmy... Bo widzicie, ukryłem sobie tą liczbę, o której ona pomyślała, żeby sobie utrudnić. Zatem pojedziemy, zobaczymy, pójdziemy na żywioł. 50 to jest za duże. No, zobaczcie, gdzie się pojawiło.
30 zatem spróbujemy. O, 30 za małe. Świetnie. Dobrze nam idzie. No, spróbujemy z 40. 45. Mhm, 45 jest za dużo. Słuchajcie, jakbym się zaczął tutaj wygłupiać i wpisał sobie na przykład 3, mimo że wiem, że i tak 3 jest za małe, to zobaczcie, on mi nie ustawi tego w kolejności rosnącej, tylko ustawia mi to zawsze w kolejności w takiej, jak wprowadzałem. Tak? Czyli tak naprawdę to moja liczba teraz należy do zbioru od 40 do 45, a właściwie to od 41 do 44. No to teraz próbujemy. 43. Udało się. Nasz skrypt działa. Co by można było jeszcze zrobić? Moglibyśmy zduplikować to, usuń wszystko, tak? Wstawić to na samym końcu, tak? Z tym, że gdzie na samym końcu? No ja bym proponował, jak już to tutaj. Jak powiedziała, dobrze, to ewentualnie udało ci się za którymś tam razem, nie? I może tak byśmy spróbowali jeszcze zrobić. Zatem tutaj dorobimy sobie jeszcze taką mowę powitalną. Pomyślałam o liczbie od 1 do 100. Kropka. Przez 3 sekundy niech to wisi na ekranie. Zgadnij, jaka to liczba. Kropka. I teraz niech to będzie w tym miejscu. Tak, czyli na początku wszystkie zmienne są usuwane. Tu mamy losowanie wprowadzone. Jest świetnie. Mój pies ma katar, właśnie mnie wystraszył. Dobra, czy twoja liczba to 50? Za mało. Świetnie. 70 sprawdźmy. Za mało. 80, za mało, ojej. 90, za dużo, dobra. 85, spróbujemy, za dużo. No to co my tutaj damy? 83, za dużo. A dalej, to ile w końcu to jest? 82? Dobrze, 82. Za którym razem zgadłem? Za siódmym. Bo podałem 3 odpowiedzi za małe, 3 odpowiedzi za duże i jedną odpowiedź prawidłową. Tak, czyli zrobiłbym sobie coś takiego. Powiedz. Dobra, czyli tu by było tak. Udało ci się za którymś tam razem przez kilka sekund. Nie? Z tym, że teraz ile było tych razy. No, tak naprawdę to ja je sobie policzyłem patrząc na monitor, a żeby zliczył je program, musiałbym dorobić sobie kolejną zmienną. Jak tylko my ją nazwiemy teraz tutaj, zmienna próby, nie wiem, nie mam pojęcia, miałem, może zrobimy, o, już wiem, licznik odpowiedzi, ok, licznik odpowiedzi, dobra, niech sobie tutaj będzie widoczny, znowu, no, dobrze by było, żebyśmy tak, na samym początku naszej zabawy ustawili sobie licznik odpowiedzi na 0, żeby nam się nic nie myliło. Nie? Teraz będę potrzebował to. Zmień licznik odpowiedzi o 1. To sobie zduplikuję. Potrzebuję aż 3 takie bloki. Moi drodzy, jeden z nich wstawimy sobie tutaj. Czyli tak, jak zgadłem, to ma mi zmienić odpowiedź o 1, czyli już będzie za pierwszym razem zgadłem. Tu, jak nie zgadłem, to mogę tutaj albo tutaj, tak? Jak powiem za duża, to poza dłużej. A poza dłużej w sumie moglibyśmy to wstawić. Czyli tutaj byśmy dali za mała i zmień licznik o 1. Świetnie. Mogę go teoretycznie przetestować tutaj. Nie wiem tylko skąd ta piątka mi się tu wzięła. Zmień licznik odpowiedzi. Spróbujemy. Włączymy szybki test. Zobaczcie, wyzerował się. No dalej, szybciutko. Jaka to liczba? Aha, żeby nam poszło łatwiej, włączę sobie. O. Zobaczcie, co wylosował komputer. Zgadywana liczba to 100. No dobra, no to sprawdźmy w takim razie. 70. 70 to jest za mała. O, dobrze. Zobaczcie, zwiększył nam się licznik odpowiedzi o 1.
jak powiem 100, to co będzie, jak powiem 101? 101 jest za duże. No świetnie, licznik odpowiedzi nam się zwiększa. Wpisałbym teraz prawidłową odpowiedź. Dobrze, licznik odpowiedzi jest 3. Świetnie. Można byłoby tak, zgadywaną liczbę usunąć. Licznik odpowiedzi, jeszcze nie mam pomysłu. Licznik odpowiedzi, jeszcze nie mam pomysłu. Aha, już wiem co. Zrobilibyśmy tak, powiedz. I tutaj chciałbym, żeby nam się pojawiło, udało ci się tam za którymś tam razem, czyli za tym razem. No to co? Kombinujemy. Licznik odpowiedzi będzie mi potrzebny tutaj. Ale jak wstawię to tutaj, no to mi tylko powie, tą wartość liczbową mi poda, tak? A ja bym chciał, żeby tam jeszcze było dłuższe wypracowanie. Tutaj połączę sobie kilka bloków ze sobą. Mam taką możliwość, zobaczcie, połączę jabłko i banana mam tutaj. I chyba w tej konfiguracji to będzie dobrze, bo tu byśmy mieli tak, powiedz, udało ci się za którymś tam razem. Dobra. Sprawdźmy. Tu będzie spacja razem, a tu będzie udało ci się za spacja. Wiecie po co te spacje? Po to, że jak ich nie zrobię, to tutaj będzie napisane za, wartość liczbowa i zaraz za wartością liczbową będzie napisane słowo razem. Ok. Ile? 3 sekundy niech to mówi. Dobra, ale gdzie to wstawić teraz? Słuchajcie, ja proponuję tu. Zmniejszę sobie te nasze skrypty troszeczkę. Popatrzcie. Ten komunikat pojawi mi się w momencie, kiedy odgadłem, tak? Czyli odgadłem, udało mi się za którymś tam razem, tak? Tak myślę, czy go nie zmienić. Jeszcze. No dobra, nie, myślę, że tak będzie dobrze. Spróbujmy to przetestować. Myślę, że ostatni raz. Dobra, ona sobie pomyślała o jakiejś liczbie. Oczywiście liczba jest ukryta. Zagram teraz jak normalny użytkownik. Zaczniemy, no dobra, niech będzie 60. 60 to jest za mało. Zobaczcie, licznik odpowiedzi się zwiększył. Pojawiło się, 60 pojawiła się na mojej liście. Dobra, no to 80 teraz jedziemy. 80 to jest za dużo. Szybciutko 70 przetestujemy, dalej za dużo, 65, za dużo, widzicie, 1, 2, 3 odpowiedzi za duże, jedna odpowiedź za mała, razem 4, nie? Czyli 65 to jest za dużo, no to co, no to 62 zróbmy, o 62 za mało, 63, o widzicie, udało ci się za 6 razem. To by można było tutaj ewentualnie przerobić, bo widzicie, powiedziała 3 sekundy to trwało, nie? Ten czas moglibyśmy wydłużyć do kilku, nie wiem, do 5, do 6 sekund, albo jeszcze jest jedna opcja, moglibyśmy przerobić ten blok na ten, nie? Zobaczcie, zabrałbym tylko to, przeciągnął tutaj w to miejsce. I efekt końcowy byłby taki, że nasz Piotr wisi tutaj z tą odpowiedzią 63, z tą prawidłową, a Ania wisiałaby z tą odpowiedzią tutaj. Ja nie wiem, czy chyba tego właśnie nie przerobię. Właśnie, czyli tu miałbym coś takiego i pamiętam tylko, gdzie to wrzucić, nie? Przejdę sobie do moich zmiennych, schowam licznik odpowiedzi. To już mi nie będzie potrzebne. Ostatni test. No to co, nie wiem, 40 wymyślimy, żeby nie było ciągle 50. 40 to jest za mało. 60. Dalej za mało. 80. Za dużo. No, jest dobrze. 70 to dalej jest za dużo. 65. Za mało. To co, 67? Za mało. 69. Dobrze. O, zobaczcie, udało ci się za 7 razem. Wisi nam ten napis przez cały czas.
On też ma tutaj swoją odpowiedź widoczną. Program został napisany dobrze. W ten sposób, na podstawie tego ćwiczenia, pokazałem Wam, w jaki sposób będziemy korzystali ze zmiennych, w jaki sposób korzystamy z list i co jest ważne w zmiennych zarówno i w listach, dla kogo one są stworzone, tak? Czyli czy one są zrobione tylko i wyłącznie dla jednego duszka, czy dla wszystkich duszków. Jak widzicie, ja tworząc tego typu programy staram się zaznaczać dla wszystkich duszków, tak? Bo w tym momencie jedna i druga strona mogą korzystać sobie tutaj z tych naszych danych, które wprowadzałem, tak? Także już momencik, jeszcze się tylko tutaj uśmiechnę do Was na koniec. Jak widzicie, stworzyliśmy sobie nasz program. Nie wiem tylko, ile nam to czasu zajęło. Czego od Was oczekuję? No, chciałbym, żebyście przetestowali to sobie u siebie, czy jesteście w stanie sami coś takiego zrobić. W razie czego, wiadomo, możecie skorzystać tutaj z mojej pomocy i zastanówcie się, moi drodzy, do czego moglibyście sami wykorzystać listy i nasze zmienne, tak? Czekam na wasze maile. Tym razem postaram się włączyć jeszcze komentarze w moich filmach tutaj instruktażowych, bo sam jestem ciekaw, co myślicie o tej formie prowadzenia zajęć. To wszystko z mojej strony. Życzę Wam miłej pracy z programem Scratch. Do zobaczenia.